konferencji prasowej po meczu 19 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy Piast Gliwice Stal Mielec. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Piasta. Jest z nami trener gości, pan Kamil Kieryś. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. No, dobry wieczór. Z perspektywy ostatnich 6 kolejek to jest nasze aż piąte wyjazdowe spotkanie i dowodem na to, że chcieliśmy, powiedzmy, tutaj wygrać, z takim zamiarem przyjechaliśmy, walczyć o zwycięstwo. Z tych 5 ostatnich wyjazdowych meczy były te wygrane na Legii, na Pogoni Szczecin, czy ostatnio remis z Krakowią. To mieliśmy w głowie, dlatego też tak się przygotowaliśmy, żeby spróbować pokonać Piast Gliwice, który no, może nie wygrywa zbyt często w roku kalendarzowym, szczególnie tutaj 2023, szczególnie jesienią, ale też jest to drużyna, którą bardzo trudno pokonać, drużyna, która traci bardzo mało bramek. Myślę, że to nie było w naszym wykonaniu jakieś dobre spotkanie, chociaż perspektywa pierwszej połowy no, nie zapowiadała tego wyniku 0-3. Myślę, że Piast w miarę tą optyczną przewagę miał większą do przerwy, chociaż to posiadanie nie było aż tak duże. Moim zdaniem kluczowe było to, co jest mocną stroną Piasta w takich tych fazach, kiedy trzeba zawalczyć o tą drugą piłkę. Oni dużo takich piłek jakby zbierali i napędzali swój potencjał ofensywny, ale my też do przerwy mieliśmy dwie dobre sytuacje, bo po zmianie strony Gulimier zagrywał do Piotrka, wlazło Piotrek, wlazło dobre dośrodkowanie i Krzysiek Wołkowicz na długim słupku głową. Myślę, że gdyby się troszkę lepiej zachował, mogliśmy objąć prowadzenie. Później taka akcja wielopodaniowa na połowie Piasta, strzał do Mańskiego i bramkarz wybił na rzut rożny. To były takie najlepsze momenty. Piast no, usilnie atakował, ale też my dosyć umiejętnie się broniliśmy i kiedy zamykaliśmy w przerwie temat pierwszej połowy, mieliśmy na uwadze to, żeby wyjść bardziej zdeterminowanym na drugą połowę, bardziej zdecydowanie, żeby też przenieść ten ciężar gry na połowę rywala, żeby też, nawet jak tracimy piłkę na połowie rywala, żeby reagować tam kontrapressingiem, nie tylko wracać do ustawienia na własną połowę. I moim zdaniem do straty tej pierwszej bramki na 1-0 w tą drugą połowę dobrze weszliśmy, bo właśnie to, co było naszym takim, powiedzmy, w mniejszym procencie, mniej takich piłek zbieraliśmy, powiedzmy, zawalczonych, to dobrze wyglądało na początku drugiej połowy, ale niestety tam faul z prawej naszej strony, po stałym fragmencie tracimy bramkę. No, po stracie szybko zareagowałem tym, co ostatnio na Krakowie przyniosło nam wyrównanie zmianą ustawienia z 3-4-3 na 3-5-2, ale też no, niewiele dzisiaj nam to dało, bo bardzo szybko po tych zmianach straciliśmy bramkę na 2-0. I można powiedzieć, kiedy szukałem kolejnej zmiany, kiedy za Michała Trąbkę, no, który dzisiaj też no, grał, ale też wiadomo, że był chory i też ten występ na pewno Michała stać na więcej, wchodził Koki Hinokio i kiedy Koki na boisko się pojawił, to straciliśmy trzecią bramkę, także dzisiaj te impulsy, które miały gdzieś tam zadziałać, na mnie nie pomagały i trzeba powiedzieć jasno, jest to ostatni mecz tego roku. Piast wygrał globalnie to spotkanie zasłużenie. My jeszcze dokonywaliśmy w końcówce zmian, ale próbowaliśmy, byliśmy zaangażowani, ale no niewiele z tego nam tutaj wynikało. Jeżeli doprowadzaliśmy do środkowań, to obrońcy Piasta dobrze piłkę wybijali. Jeżeli doprowadziliśmy piłkę do 16 metra i próbowaliśmy strzałów, to obrońcy Piasta też to blokowali. Jeden taki strzał, który oddaliśmy za pola karnego, bramkarz pewnie wyłapał. Także no, te argumenty dzisiaj były po stronie Piasta. On kończy rok zwycięstwem, my porażką. Ale musimy też patrzeć na perspektywę właśnie tych ostatnich spotkań, kiedy byliśmy w trudnym momencie, kiedy wychodziliśmy z dołka, uzbieraliśmy 22 punkty. Ja zawsze mówię, że to, co się wydarzyło, a za nami ten mecz, ta runda, no to mamy 22 punkty, jeszcze mamy zaległy mecz u siebie z UKS-em. To jest nasz fundament, na tym fundamencie będziemy opierać przerwę zimową, będziemy pracować najpierw w Polsce, później wyjedziemy do Hiszpanii. Myślę, że ta liga się szybko zacznie, bo za 8 tygodni chyba już będziemy się spotykać, także no, musimy szybko zamknąć ten mecz, skupić się na regeneracji, na świętach, bo tak to wygląda, wszystko ma swój czas, wszystko ma swoje miejsce, a porażkę szybko przełknąć. Dziękuję, panie trenerze. Teraz czas na państwa pytania. Jeśli nie ma, to dziękuję za chwilę, druga część konferencji. Dziękuję.
Witam w drugiej części konferencji prasowej. Z nami trener Piasta, pan Aleksander Bukowicz. Panie trenerze, proszę o komentarz po tym spotkaniu. W końcu wygrana taka, można powiedzieć, zdecydowana, na którą pracowaliśmy też nie tylko w tym meczu, ale też niektórych wcześniejszych, ale brakło tej skuteczności, której dzisiaj nie zabrakło. Powiedziałem, że ten mecz się właśnie różnił od wielu poprzednich z tej rundy właśnie tą naszą skutecznością. Cieszymy się, że tym razem potrafiliśmy zamieniać sytuację na bramki, też solidnie, dobrze, wydaje mi się, bronić i znowu nie dopuszczać za bardzo pod naszą bramkę, żeby się działo. Myślę, że należą się drużynie podziękowania za występ w dzisiejszym meczu, jak i powiedziałbym w całym roku, bo ja z tej okazji chciałbym też troszeczkę podsumować i tutaj podziękować nie tylko zawodnikom, ale wszystkim też naszym kibicom, którzy przez cały rok nas wspierali, byli z nami w niektórych bardzo trudnych momentach. W pierwszej połowie roku, kiedy to walczyliśmy też, żeby wyjść z trudnej sytuacji i opresji. I dzisiaj za to też chciałbym podziękować i życzyć też wesołych świąt i spokojnych świąt, które są przed nami. Także tyle na wstępie. Dziękuję trenerze. Teraz czas na Państwa pytania. Piotr Gierczy z Polskiej Agencji Prasowej. Chciałem zapytać o młodego napastnika, który był w podstawowym składzie. To taka zaskoczenie dla rywala, niespodzianka dla niego, czy z czegoś innego to wynikało, z konieczności może? No, na pewno to, co pan wymienił, to jest samo w sobie pewnym zaskoczeniem dla rywala, bo to jest debiutant, którego na pewno nikt się nie spodziewał w pierwszym składzie. Też nagroda dla niego za jego pracę w treningach, też postawę w niektórych meczach w drugiej drużynie naszej, ale też trochę konieczność, bo jakby szukamy rozwiązań w ataku, w sytuacji, kiedy Kamil już jest, można powiedzieć, i trenuje, ale trenuje tylko tydzień na pełnych obrotach, a to trochę za mało, żeby, uważam, mieć miejsce w tej drużynie. Na szczęście Piotrek pokazał się z dobrej strony tej pierwszej połowie, też zobaczył, jak ta ekstraklasa wygląda, czym się różni od powiedzmy lig juniorski, czy ligi niższej, w której występuje druga drużyna. Myślę, że pierwszy fajny krok ze swojej strony zrobił i cieszę się, że jest częścią tego wygranego meczu dla nas. Tak samo jak się cieszę, że w końcu Jorge też potrafił wykorzystać sytuację, strzelić bramkę i pokazał też, że umie to robić i że jest nadzieja, że tak też będzie w przyszłości. Tomasz Kuczyński, Dziennik Zachodni. Chciałem zapytać, czy w tym kontekście tego zwycięstwa, takiego pewnego, mówiliśmy tutaj, że dawno takiego nie było, jak teraz ta klątwa remisu wygląda? Czy jeszcze bardziej żal, że tamte mecze nie były przepchnięte, przynajmniej niektóre? Czy to daje wręcz nadzieję na wiosnę? No, można patrzeć na to jakby dwujako. Ja chcę też, żebyśmy sprawili, że te remisy, które mamy za sobą, będą mieli pewną wartość i urosną trochę, jeżeli chodzi o same znaczenie tych remisów. To jest możliwe tylko jak się wygra jeden czy drugi mecz. Także dzisiaj, jak jesteśmy po tym meczu i po zwycięstwie nad Lechem, po tych 6 zdobytych punktach, to nie jest bez znaczenia też, że zrobiliśmy, powiedzmy, w 6 poprzednich też 6 punktów z tymi remisami, więc te remisy też rośnie ich wartość trochę. Ale nie ulega wątpliwości, że mi to, co powiedziałem na wstępie, no my mamy, zdajemy sobie sprawę, że mieliśmy takie mecze w tej rundzie nie tylko na swoim stadionie, ale na obcych stadionach też, gdzie mieliśmy jeszcze lepsze sytuacje niż dzisiaj. Również dobrze dzisiaj mogło się skończyć 0-0, prawda? Jakby porównując to, co graliśmy w tej rundzie niektóre mecze. Także na pewno jakiś niedosyt, żal jest, ale to też trzeba zostawić za sobą. Po prostu patrzeć na przyszły rok przed siebie.
No to w takim razie dopytam, bo mówi trener, że jest młody, zdolny, jest Wilczek w pełnym treningu, ale czy trener zgłasza prezesowi, że jednak jest potrzeba napastnika? Tak, to można jakby powiedzieć też to oficjalnie, że jesteśmy wszyscy zgodni tutaj, że w tym okienku to będzie też naszym celem, jeżeli chodzi o wzmacnianie drużyny, bo wydaje mi się, że jeżeli nie będzie ubytków na innych pozycjach, że tutaj nie będziemy tak aktywni, natomiast ewidentnie do lepszej rywalizacji, do skoku jakościowego tej drużyny, do po prostu zwiększenia szans na dobre wyniki, no to na pewno chcemy wzmocnić atak i sprowadzić też napastnika. Czy mamy kolejne pytania? Jeśli nie, to dziękuję jeszcze wszystkim. Wesołych Świąt. Wesołych Świąt, dziękuję.